I tak, kochani, się bierze kreatynę. Ale dobra, dzisiaj lecimy z kolejną reakcją. Dzisiaj robimy kocie ruchy. Więc kolejny singiel z płyty Daniel Moro i Popek. W końcu dostaliśmy jednego komentarza, że robić reakcję na Zoofila. Ale szczerze, jak mówiłem wiele razy, jak masz problem, to nie oglądaj. Jak wy macie takie zdanie, nie oglądajcie w ogóle tych reakcji. Bo wy na pewno macie 15 lat, 14 i nie znacie naprawdę Popka, kurde. Ci właśnie, jak widzę, ci, którzy hejtują na Instagramie, to albo są bez profilu, albo jakieś dzieciaczki, co nie? Więc macie problem, nie oglądajcie. Ale, no jak mówiłem, kolejny singiel, kocie ruchy. Też widziałem dużo komentarzy. O, rzucił się na koty teraz. I że piosenka powinna się nazywać Psie ruchy. Ale wiadomo, że będą teraz takie komentarze, bo przecież internet teraz prawie każdy na nim siedzi i każdy będzie hejtować, każdy będzie komentował tam, więc ja się tam nie dziwię, że dostaję te komentarze, ale najważniejsze jest to, że leci dalej i niedługo dostaniemy płytę, więc to jest jeden plus tego, że w końcu wrócił. Dzisiaj też oczywiście rapujemy Popka, jak na tamtym filmiku. Ja mam dużo tych koszulek, bluz, więc będę na każdą reakcję ubierał. Ale no, nuta ma 722 tysiące wyświetleń, 3 tygodnie temu wyszła. Jak mówiłem wiele razy, jestem serio ciekawy, kiedy te wszystkie teledyski były nagrane, jak przecież Moro mówił wiele razy, że nie nagra już nuty z Popkiem przez tę kontrowersję, więc po prostu, no ciekawi mnie to. Dobra, głośnik trzeba włączyć. I no, jak mówiłem wiele razy w wcześniejszych reakcjach, ja zawsze będę szczery. To, że ja jestem wielkim fanem Popka, to nie znaczy, że ja każdą nutę będę tam lubiał. Więc po prostu, czy tam lubił. I po prostu, jak mi się nuta nie spodoba, to będę szczery, że mi się nie podoba. Jak mi się spodoba, to powiem, że mi się podoba. Ja prawie każdą nutę znam od Popka, ja nie jestem takim nowym fanem. Już mówię to chyba trzeci raz, ale ja nie jestem nowym fanem, którego słucha przez jakiś krótki czas, tylko ja też słucham te nuty z firmy itp. Więc ja po prostu też widzę wielką różnicę między tym Popkiem, co mamy teraz, i tym Popkiem, co mieliśmy parę lat temu. Więc ja widzę tą różnicę. Więc jestem ciekawy, jakie nuty teraz będzie nagrywał. Wiadomo, już słuchaliśmy na tych reakcjach. Nie anominowy narkoalkoholik. Było 2024 lato, pierwszy raz, i teraz mamy kocie ruchy, więc zobaczymy, co będzie ciekawego w tej nucie. Masz ten krok, masz ten styl i ten twoje kocie ruchy. Dobra, więc nuta od razu się zaczyna ze zwrotką. Dobra, ciekawe. A twój wzrok mówi mi, że dziś zero, zero skruchy. Leje się perinią, mokre znowu z obociuchy. A ja nie szukam żon, weź luj, luj, luchy. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przedmieszam znowy, gorąca ja. Więc słuchać, że Popek nagrywa disco teraz. Mieliśmy jedną piosenkę ostatnio od Popka. I to było z Pudzianem. To było Drogie Rzeczy. To też była piosenka taka disco. Nie najbardziej mi się podobała, bo dla mnie Popek w ogóle... Znaczy nie, że Popek, po prostu ja nigdy nie byłem fanem disco polo, co nie? I dlatego nie byłem takim wielkim fanem tej nuty. Ja zawsze wolałem te normalne nuty Popka z czasów Gangu Albanii itp. Ogółem, żeby zmienić temat, dajcie ocenę na moją dziarkę. Bo kurde, to jest taka pierwsza moja prawdziwa dziarka. Wiadomo, będę miał więcej, ale dajcie ocenę. Kurde, sobie orła zrobiłem. Dobra, wracamy do nuty.
Dom jest party, to życia odskok, jej kształty oświetla stroboskop, jest luz. Pana jak horoskop, mamy grey plus, a nie szkocką. Nie szara myszka, wygląda bosko, w tańcu mnie do szkol, puszcza mi oczko. Na barze tyczka, trochę poniosło, ja z kokoszką krzyczą gorzko, popuść obok, jak apostoł. Wierzy we mnie, jak nie boską, z moją drąską bawię się głośno, póki z ochroną nas nie ściągną. Szczery, refren mi siedzi. Siedzi mi, a to też jest cover Brother Louis, więc wiadomo, że jak na starszej nucie Popuś kiedyś mówił na ladę, nie wiem jak się nazywała, że dzwoni do mnie Alibaba, pyta Popuś, czy ty dalej kawałki przerabiasz. Mówię tak, Alibaba cały czas coś przerabiam. I to też wypominałem na tamtej reakcji. A ten zawsze musi o tych gwiazdach, o tych kosmitach wypominać na każdej nucie. Nawet pamiętam kiedyś, jak był taki artykuł, gdzie jak go znajdę, to pokażę go tutaj na ekranie teraz, że nawet jak poszedł do szpitala, to i tak wypominał, że leci w kosmos, co nie? Wiadomo, też ma tą dziarkę na szyi, kosmitę, więc po prostu zawsze wypomina tych kosmitów, że on leci zawsze w kosmos. Na przykład też mamy nutę Marsjanin, która niedawno wyszła z Razgonów i też powiedział tam, że kosmici go porwali i że, jak to było, że przeleciały po niego kosmici i że pojechał z nimi na inną planetę. Więc po prostu prawie na każdej nucie musi wypominać jakąś tam kosmitę czy tam jakieś tam gwiazdy, więc ciekawe. Ze ścianą, na stronie mono, lecę swoją siostrą. Masz lago, ja wincza, ubrany, wywijam i uczę, wytrzymasz, omawiam, kielicha, kościotka, zdawika, pocieknie, mi śpikam się w tym środku, czy widzę kotu, ja tracę się na katolicki smoku, jestem tak zazdrosny, bo cię kocham w końcu. Popuś zazdrosny, wow. Chcę zobaczyć, co masz w środku, zamknę oczy, wrzucę się na ogród. Na ciebie wornika dzisiaj będę wspomniał. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przemieszczam stówy, gorąca jak bermudy. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przemieszczam stówy, gorąca jak bermudy. I te kocie, kocie ruchy, o te kocie, kocie ruchy. Przemieszczam stówy, gorąca jak bermudy. I te kocie, kocie ruchy, nuta mi siedzi, tak szczerze, takie, nie jestem fanem disco, polo, albo tam disco, czy nie, jak ta kategoria muzyczna się nazywa, ale ta nuta mi siedzi. Ale też chciałem wam powiedzieć, że Monika Koper do mnie napisała, więc piosenkarka, która śpiewała z Popkiem na pierwszy raz, napisała do mnie, żeby chciała, żebym zrobił reakcję na jej nutę. Jak chcecie to, to dajcie w komentarzach. Ja byłem w szoku, że ona do mnie napisała, że piosenkarka, która nagrywała z Popkiem, do mnie napisała. To dla mnie był taki wielki szok. Więc jak chcecie też reakcję na nuta, będzie się nazywała Życie jak w Madrycie, która wyjdzie 26 lipca, to dajcie znać w komentarzach i zrobimy reakcję też na to. Ale wracając do Kocie Ruchy, na razie widzę, że każdy singiel, który wyszedł do tej płyty, na razie jest udany, więc oczywiście mieliśmy nutę Tylko Ty, która wyszła rok temu. Dla mnie dalej siedzi, dalej ją słucham codziennie. Oczywiście mieliśmy Pierwszy Raz, ja tylko mówiłem, że refren mi się tak bardzo nie podoba, ale szczerze po jakimś czasie zacząłem to więcej słuchać i mi się więcej teraz podoba. Kocie Ruchy, też dla mnie udana nuta. Jak mówiłem, nie jestem fanem disco, ale ta nuta akurat mi siedzi. I Popuś też zrobił spoko zwrotkę. Oczywiście gadał też o kosmitach, nic nowego. I że Popuś jest zazdrosny, też wielki szok. Ale mamy jeszcze jedną nutę, która wyszła niedawno.
też zrobimy reakcję na tą nutę. Ja już tam nie będę prosił o lajki, bo i tak nagram te reakcje, bo wiem, że chcecie tego popka, bo widzę wasze komentarze i widzę, że wam się podobają reakcje na popka, bo teraz ciężko znaleźć jakąś reakcję na popka, bo teraz każdy się boi nagrać taką reakcję po tej kontrowersji. Ja się, wiadomo, nie boję. Ja się nie boję powiedzieć publicznie, że jestem fanem popka, bo ja go od dawna już słucham i nie będę fałszywy i będę udawał, że go nie słucham i że jestem przeciwko temu. Znaczy, wiadomo, że jestem przeciwko temu, czego zrobił w swojej karierze, te kontrowersje, ale to nie znaczy, że jestem przeciwko jego, że teraz będę go hejtować i w ogóle ja nie będę taki, bo jak mówiłem, nie boję się powiedzieć publicznie, że ja go tam wspierałem cały czas i że zawsze go słuchałem, więc nuta dojebana i lecimy z kolejnymi reakcjami. Dajcie lajka, dajcie suba i dajcie swoją opinię o tej nucie w komentarzach i widzimy się w następnej reakcji.